Sponsorem wiadomości sportowych jest PPH Mackiewicz, producent betonu i kostki betonowej. Prawdziwy festiwal strzelecki urządziły sobie piłkarki trzecioligowych Fortów Piątnica i Wisły Szczuczyn. W starciu tych zespołów kibice obejrzeli 10 bramek, ale ostatecznie lepsze okazały się piątniczanki, które wygrały to spotkanie 7-3. Przed meczem trener Fortów Maciej Tarnacki nie krył jednak obaw przed tym pojedynkiem. Obawiałem się z tego względu, że ta drużyna, może część dziewcząt z tej drużyny miała za sobą przeszłość drugoligową, czyli troszeczkę wyższy poziom rozgrywek. No i obawiałem się tego z tego względu, że dziewczęta też miały teraz przerwę. Był długi weekend troszeczkę i w ten długi weekend troszeczkę odpoczywaliśmy, dlatego to wszystko, można powiedzieć, że skłaniało do tego, żeby się troszeczkę obawiać. Ale wszelkie obawy co do końcowego wyniku rozwiały się w ciągu pierwszych 5 minut spotkania. Już po 140 sekundach gry Forty prowadziły 1-0, a na listę strzelców wpisała się Anna Piotrowska. Chwilę później było już 2-0, a piłkę do siatki skierowała Justyna Macko. Dwie akcje poszły, jedną praktycznie za drugą. No, na pewno to miało efekt w końcowym wyniku. Prowadzenie 2-0 uspokoiło nieco gospodynie, które oddały pole rywalkom, ale kiedy tylko nadarzyła się okazja, Forty zaatakowały i w 14 minucie zadały kolejny cios. Tym razem bramkarkę ze Szczuszyna pokonała Justyna Macko. Szesnasta minuta przyniosła odpowiedź przyjezdnych, które zdobyły bramkę na 1-3. Jej autorką była Joanna Gnyszyńska. Forty na stratę gola zareagowały w 26 minucie spotkania, kiedy to Justyna Macko skompletowała hat-tricka. Nie był to koniec strzeleckich popisów piłkarki, która w 33 minucie podwyższyła na 5-1. Tuż przed gwizdkiem kończącym pierwszą połowę znowu przypomniała o sobie Joanna Gnyszyńska z Wisły, która uderzeniem z dystansu dała swojej drużynie drugą bramkę. Drugą połowę lepiej rozpoczęły gospodynie, które w 44 minucie prowadziły już 6-2, a na listę strzelców wpisała się Dominika Jermacz. Po 4 minutach Wisła odpowiedziała trafieniem Joanny Gnyszyńskiej, która ponownie popisała się uderzeniem z dystansu. W 55 minucie padła ostatnia tego dnia bramka, której autorką była Anna Piotrowska. Grały zdecydowanie bardziej podaniami i wychodziły i przede wszystkim wyprzedzały nasze zawodniczki, dochodziły do piłki szybciej. Ale walka była podjęta i mecz był momentami bardzo zacięty. Walką dużo nadrabiamy, ambicjami dużo nadrabiamy. No i przede wszystkim myślę, że przygotowaniem motorycznym też, bo dziewczęta jednak są, myślę, że widać to na boisku, są szybsze od rywalek, są bardziej zdecydowane, wyprzedzają. No a technika, no cały czas będziemy pracować nad techniką i to będziemy starać się ją polepszać. Dzięki tej wygranej Forty umocniły się na pozycji lidera tabeli, mając 5 punktów przewagi nad drugim włókniarzem Białystok. Jeżeli wygramy ligę, oczywiście nie mówię, że wygramy, bo jeszcze sezon trwa, zostało kilka meczy. Jeżeli wygramy tą ligę, automatycznie uzyskujemy awans do drugiej ligi. W przerwie wiosennej, zimowej rozgrywaliśmy mecze sparingowe z drużynami drugoligowymi i no, widać jeszcze to właśnie tą technikę, tą przewagę techniki tych dziewcząt z drugiej ligi. I nad tym będziemy się musieli mocno zastanowić, czy będziemy grać w drugiej lidze, ponieważ jest to jednak już troszeczkę inne podejście do piłki nożnej i naprawdę jest to dużo wyższy poziom. Kolejny mecz Forty zagrają na wyjeździe z Falconem Sokółka. Sponsorem wiadomości sportowych jest PPH Mackiewicz, producent betonu i kostki betonowej.